Także witam tutaj wszystkich w kolejnym odcinku. Mamy dzisiaj sobotę 24 sierpnia 2019 roku i tak jak w poprzednim filmie mogliście widzieć, tak teraz po prostu pryskam sobie dodatkową działkę z rzepakiem. Postanowiłem, że zasieję zamiast rumianku na tej działce. Na razie rumianek nie wiem, gdzie będzie i czy w ogóle będzie, ale to nie jest temat na ten odcinek. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat lokowania produktów na YouTubach i generalnie ogólnie w mediach i powiedzieć, że sam na pewnym przykładzie się przejechałem i chcę ostrzec trochę też innych, ale to po kolei. Może powiem tak, kiedyś, jakiś czas temu, tam nawet tu już można liczyć w latach, wypowiedziałem się, że ja to nie lubię oglądać takich kanałów, a lubię takie, że no, nie interesuje mnie coś, co jest wygłupem, a interesuje mnie coś, co bardziej jest wiedzą. I ktoś napisał taki komentarz, już to dawno było, nie pamiętam, ale żeby nie robić z YouTube'ów uniwersytetów, tak, że to nie jest cel, żeby tylko przekazywać wiedzę i się uczyć i tak dalej, że też i potrzeba trochę rozrywki. No i ja właśnie nawiązując do tego tematu, chciałbym powiedzieć wam tak. Owszem, rozrywka fajnie, ale dopóki ktoś nie będzie oszukiwał widzów, tylko dlatego, że dostał za to pieniądze. Często się zdarza tak, że po prostu lokujemy jakieś produkty, w szczególności chemię, i po prostu wciskamy takie kity, że niektórzy po prostu to łykają, kupują, czy nawet nawóz w jakichś dawkach. Ktoś powiedział czy napisał, że zastosował taki czy inny nawóz w takich dawkach. Ktoś wziął przykład z tego i co się okazało, ktoś po prostu skłamał albo po prostu powiedział tak, jak producent czy tam reklamodawca zalecił, a tak naprawdę w praktyce może to nie mieć miejsca. Na przykład pewien rolnik zareklamował, że na, no to oczywiście tam już nie będę wymieniał po nazwach, możecie sobie tam dojść, że na przykład kukurydzę tam była uprawiana, no i on tam później pogłównie podał 200 ileś kilogramów na hektar saletry amonowej. Ja oglądając ten filmik tak przyjąłem, że też zrobię. Dopiero po fakcie dowiedziałem się, że saletra amonowa nie jest dobrym rozwiązaniem na kukurydzę, bo przypala liście, jest to nieodpowiednia forma azotu dla kukurydzy. Najlepszym rozwiązaniem jest RSM albo mocznik stosowany pogłównie albo i przedsiewnie. No to taki przykład, na którym ja się przejechałem, ale od tamtego czasu staram się dwukrotnie przynajmniej sprawdzać daną informację, zanim ją zastosuję u siebie. I przyznając się do takich błędów, można by też powiedzieć, że w zeszłym roku byłem... Można by powiedzieć, że w zeszłym roku tak samo i ja może trochę postąpiłem, bo miałem produkt lokowania z Syngenty, a mianowicie rzepak Florida, SY Florida, cały czas to wymieniałem. Były tam jakieś zalecenia czy coś. Owszem, środki ochrony roślin, które były tam stosowane, owszem, były skuteczne, ale niekiedy pewne informacje, które tam były zawarte, nie do końca się zgrywały z prawdą. I tutaj już teraz nie będę ich do końca tam wymieniał, natomiast będę się starał unikać właśnie takich rzeczy, żeby nie wprowadzać was w błąd. No w tym momencie, jeżeli kliknąłeś w ten filmik przez miniaturkę, to powiem ci, najlepszym środkiem, który jest na ochronę rzepaku przed chwastami, no to czy ogólnie środek, który zwalcza chwasty w rzepaku przedschodowo, to najlepiej jest chlomazon bądź metazachlor. Najlepiej połączenie tych dwóch środków. Metazachlor można stosować nawet już po zejściu rzepaku. Na chlomazon no niestety trzeba zastosować maksymalnie do 3 dni posiewie. To mogę z czystym sumieniem polecić te środki ochrony roślin z tą substancją czynną, bo stosuję to już 4 rok. W zeszłym roku był tam jakiś inny środek z lokowania, a w tym roku, tak jak posiałem rzepak Sherlock, tak uważam, że jest to jeden z lepszych rzepaków, który mogę też śmiało polecić. Mimo suszy na tych słabych ziemiach u nas wydawał w tym roku 3 tony z hektara. Więc właśnie chociażby nawet i z tego powodu uważam, że nie warto pchać się w takie jakieś zbędne lokowania. No wiadomo, pieniądze, tu są ważne rzeczy. To jest ważna rzecz, tak? Albo cały świat bazuje na pieniądzach, bez tego nie bylibyśmy w stanie przeżyć, funkcjonować. Wiadomo, pieniądze są potrzebne, żeby kupić jedzenie,
jakieś maszyny zainwestować czy coś. Tak samo ziemię uprawiamy. Po co? Z przyjemności? No nie do końca, bo przecież chcemy zarobić z tego jak najwięcej. Wszystko kosztuje, części, maszyny i tak dalej. No ale robimy to też z głową. No chyba, że jesteśmy, cytując klasyka, chamami, wtedy bądźmy kimś innym. No ale tak to trzeba być z sobą i po prostu no nie oszukiwać. Najważniejsza rzecz. No i nawiązując do tego tematu, dlaczego mówiłem na przykład, że te kanały, które tam reklamują i ja po prostu nie lubię tego, po prostu uważam, że osoby, które są dwulicowe, które reklamują coś, za co jest zapłacone i jeszcze mówią nie do końca tak jak jest, bo im reklamodawca powiedział, masz powiedzieć to, to i to, ma to się zgadzać, dopiero wtedy wypuszczasz film, a ty dostaniesz pieniądze. No to sorry, ja takich osób to nie uważam, nie będę promował, nie będę nawet, nie chcę wywoływać jakiejś dramy i nie chcę nikogo tam negować, każdy postępuje wedle swoich zasad. Natomiast no też nauczyłem się, że właśnie lepiej nikogo nie wymieniać, gdyż później, prawda, ja nie będę w stanie powiedzieć, że ja coś tam wyrażam swoje zdanie, tylko od razu krytykuję, hejtuję i w ogóle trzeba mnie zmieszać się z błotem. Ale myślę, że warto poruszyć ten temat, więc zanim zobaczycie u jakiegoś youtubera, że on stosuje jakieś środki ochrony roślin albo takie nawozy, to się upewnijcie dwa razy. Zastanówcie się dwa razy, czy na pewno to jest dobre rozwiązanie. Takie informacje tutaj, na przykład ścieżki wykonywane co 15 metrów. W praktyce wygląda tutaj ziemia tak, że no już jest puch. W środku jeszcze tam jakaś wilgoć jest. No i tutaj raz pole dookoła obskoczę, a tutaj jak już będę miał pomiędzy tam poszczególnymi przejazdami jechać, to już wiem, którędy jechać, tak jak widzicie tutaj na pusto sobie ciemnikiem przejechałem, już będę mógł ujeżdżać sobie jakieś ślady. W tym momencie jeszcze mam o tutaj taki kawałek, dwa przejazdy siewnika, będę musiał to jakoś rozpracować, żeby popryskać, ale to podejrzewam, że tam jak będę jechał opryskiwaczem, zatrzymam się, rozłożę lance do końca, przejadę tu kawałek. No i znowu złożę, bo tam będzie ścieżka no trochę węższa niż 15 metrów, tam będzie z 12 metrów, czy może z 11, to trzeba będzie połówkę tutaj jednej strony zamknąć. Dobra, to tak krótko w ramach takiej informacji, ostrzeżenia, no jakiejś nauczki na przyszłość, chciałem się podzielić tą informacją. No i dobra, tyle w tym temacie. Widzimy się przy kolejnych pracach polowych. I w tym odcinku to wszystko. Na razie Wam i cześć.